Są różne źródła finansowania inwestycji, natomiast najlepszym źródłem finansowania inwestycji jest kapitał krajowy. Więc budowanie oszczędności krajowych jest niezmiernie istotne dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, na osiągnięcia zamierzonych wskaźników inwestycyjnych, a jak wiemy, chcemy docelowo, żeby 25% produktu krajowego brutto było inwestowane. Również bardzo istotne jest to dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych, dla polskiego rynku kapitałowego, ponieważ paliwem rozwoju polskiego rynku kapitałowego były prywatyzacje. Jak wiemy, prywatyzacje się skończyły. Również bardzo istotnym elementem rozwoju tego rynku były otwarte fundusze emerytalne. W chwili obecnej mam nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że budowanie nowego systemu emerytalnego w postaci pracowniczych planów kapitałowych przyczyni się do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Drugim elementem, równie istotnym, jest gromadzenie środków na przyszłe emerytury. Doświadczenie wskazuje, że stopa zastąpienia jest coraz mniejsza. Zgodnie z prezentacją PwC ta stopa zastąpienia ma wynosić maksymalnie dla kobiet 30%, dla mężczyzn 40%. A żebyśmy mogli uzyskać większe dochody na emeryturze, musimy oszczędzać. I temu ma służyć budowanie de facto drugiego filaru w postaci pracowniczych planów kapitałowych, tak ażebyśmy w tej formie mogli zgromadzić środki w celu uzupełnienia naszej emerytury z ZUS-u, które oczywiście pozostanie podstawowym źródłem finansowania emerytur. Więc mam nadzieję, że łącząc środki z ZUS-u, z pracowniczych planów kapitałowych, tudzież ze środków, które będą przekazane z OFE w wysokości 75% na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, uda się osiągnąć taką emeryturę, która w większości osób pozwoli funkcjonować w wieku emerytalnym.